ja je poprzekładałam, żeby doprowadzić go do gniazda. Dlaczego to zrobiłaś? Pomyślałam, że gdy brat zobaczy, że jesteś w niebezpieczeństwie, to obudzi się w nim miłość do ciebie. A tymczasem jest sam, gdzieś między nami a szalejącym potworem. Muszę go ratować. Biegnę z tobą. No oczywiście. To wszystko przez ciebie. O, nie bądź wściekły na Starlight. Miała dobre intencje. Ty też idziesz. O, racja. No wiesz, i tak bym się zgłosiła na ochotnika. Kto jeszcze z nami? Dobra. Oczywiście. Wszyscy możecie tu zostać. Nie pomóc Faryngsowi i wkrótce mieć go z głowy. Macie prawo wyboru. A pamiętacie, jak nie mieliście wyboru? I musieliście słuchać Krysalis? Być może byliście wtedy niezwyciężeni, ale nie mieliście wolności. A teraz macie. Dzięki Toraxowi. Jego brat jest w niebezpieczeństwie. Teraz macie szansę udowodnić, że potraficie okazywać miłość. Tak jak ją kiedyś kradliście. Teraz macie szansę pokazać, jacy podmieńcy są naprawdę. Nie dlatego, że musicie, ale dlatego, że tak właśnie chcecie! To było naprawdę genialne przemówienie, Starlight. Trudno uwierzyć, że nie dołączył do nas ani jeden podmieniec. Nie dziwię im się. Gdyby nie był moim bratem, to nie wiem, czy bym mu pomógł. Sami będziemy musieli zmierzyć się z Malwurfem. Może potwór już sobie poszedł, a Faryngs gdzieś tam się błąka.